Zapraszam na kontynuację kampanii Protosów. Powrót na Czar. Misja szósta. Jedziemy. Flota Protosów na wysokiej orbicie planety Czar. Te animacje, te grafiki. Piękna sprawa. Egzekutorze, Urai jest zabezpieczony, a dyrektoriat zaprzestał pogoni. Obecnie utrzymujemy orbitę nad planetą Czar. Zeratulu, czy udało ci się zlokalizować Kalis? To wszystko, na co cię stać? Pamiętam, że wyczułem jego moc, gdy ostatnio przebywałem na tym świecie. Jednakże nasze sensory pokazują wielkie fluktuacje energii w tej lokalizacji. Nie jestem w stanie rozpoznać jej źródła. To powinno być oczywiste, panowie. Źródłem jest sama nadświadomość. Kiedy cerebraci się scalili, musieli namierzyć energię Kalis i zagnieździć się blisko kryształu. Możliwe, że tego regionu będzie pilnować kilka szczepów. To ryzykowne, ale jeśli zaatakujemy szybko i zdecydowanie, może zdołamy przebić się przez ich obronę i uciec z kryształem. Kompanii, być może istnieje alternatywa. Nadświadomość nadal jest w fazie rozwoju. Zastanawiam się, czy nie zdołalibyśmy zakłócić jej kontroli nad tymi szczepami. Jeśli zadamy stworzeniu odpowiednio dużo powierzchownych obrażeń, może uda nam się zdezorganizować zergi w pobliżu i dzięki temu zyskamy więcej czasu na zdobycie Kalis. Śmiały plan, młody Artanisie. Jesteś równie odważny, co ta Sada. O! Przeceniasz mnie, szlachetny Zeratulu. Nie jestem nawet godzien, aby wymawiać... Ale masz złote oczy, złoty wzrok, to już jest mega. Wzruszające. Słuchajcie, chłopcy, oba plany są dobre, ale nie traćmy już więcej czasu. Będę mogła zdobyć ograniczoną kontrolę nad tutejszymi zergami i zapewnić wam wsparcie. Im dłużej jednak zostaniemy, tym bardziej ryzykujemy, że znowu stracimy oba kryształy. Zgoda. Egzekutorze, wyślij swoje siły. Niech Adun będzie z wami. Adun. Słynny Adun. Dobra, no więc tak, mamy cele. Aha, nie widzicie ich. Pozyskaj kryształ Kalis za pomocą probnika lub robotnicy, albo zadaj nadświadomości tak wiele obrażeń, że aż powstrzymasz jej rozwój. Co wolicie, żebym zrobił? Piszcie na czacie. Pisz śmiało. Śmiało. Jezu, coś mi tutaj majtnęło. Aha, owa. No to w ogóle mogę już... Wow, okej, okay. Mamy dwie bazy, nie? No w sumie mamy Kerrigan, no to chyba logiczne. Okej, okay, co my to mamy w ogóle? Co mam zrobić, powiedzcie? Oba! Zabić! Zniszczyć! Obrażenia! Bój na świadomość kijem prawdy. Dobra, destroy. Czyli chcecie, żebym cisnął. Czyli tak, tutaj jest ta nadświadomość, a tutaj jest ten kryształek, nie? Czyli rozumiem, że chcecie, żebym wnioskował na świadomość. No to jedziemy, oczywiście, nie ma problemu. Ciekawe, czy ile ja mam zergami. A, nie mogę jeszcze ultralisków robić, to nie wiem, czy ja będę coś tymi zergami tutaj grać. Tutaj jakieś... O, tu lurkery są, czyhacze! Łaaa! Wow! Czyhają. O, i Dark Templary i wszystko, dobra. Czekaj, nie mam Cybera jeszcze. Chwila, bo ja przypadkiem sobie grę zwolniłem, więc ponownie wyjmuję klawisz z klawiatury, żeby to się nie działo. Ja u klawiszu. Jakoś miazgę szybko sprzedamy. Nadświadomości. Ej, ja tutaj chyba mogę bez problemu Dark Templarami te lury zabić, nie? Oho. Okej, okay, nieważne. Inteligencja jest trochę głupia. Po prostu wykopały się lurkery, bo już mnie widział tymi lurkerami, nie? Widział mnie, ale nie mógł mi zadawać obrażeń, więc chciał podejść, żeby mnie zaatakować, a ja... No nie wiem, bez sensu, które to się wydaje, ale trudno, no bywa. Ej, mam o wiele więcej minerałków tutaj, więc zaraz możliwe, że drony sobie tutaj wezmę do wydobywania tych minerałów. Nieważne, komputer trochę tak przyszalał. Może jeszcze tam jedna dronka. Ej, a tu gazu w ogóle nie mam. O lol.
Ja muszę zerkiem zbierać gaz. I tutaj może jeszcze. Wow. Nawet nie było blisko. Czyli widzę, że strzegą tutaj twardo dojścia do tego kryształka, jakieś spory, tak? Jakieś takie skorby, nie wiem. No, fuck, znowu. A, dwa spory. A, no dobra, amatorka. Świetny początek. AI jest głupie, dokładnie. Nie, inteligencja jest głupia. To się stanie, jak weźmiesz, zrobisz oba cele równocześnie, może odblokujesz jakąś sekretną misję? Nie, nie sądzę. Nie sądzę. Mamy dwa limity osobno oczywiście. Ej, jak będą lurkery, to ja chyba powinienem jakąś detekcję ciepłą. A nie, ja mam jakieś obserwatory. To dobra. Dobra, pójdziemy, aż spotkamy jakiś opór może, bo... Chyba to jest... Ja tylko mogę w lewo iść, nie? Czy tutaj też mogę iść? Chyba też. Ciężko powiedzieć. Śmiechem żartem zrobię tutaj asymilator, nie? Super, to poszedłem zanim spotkałem opór, nie? Ja mam w lewo iść, nie? Tak logika by nakazywała, jak patrzę na mapę trochę. Komputer wiedział, że chcesz go darkami zabić. Aha, to dlatego się wycofał i podszedł bliżej. Nie ogarniam, komputery są głupie. Oho, zaczyna się. Trudności. Boże, jak łatwo. Nic nie ma. No dobra, są synkeny jeszcze. O, lurker! Lurker! Dobra, wyjaśniony. Misja nie wydaje się być zbyt trudna. Kurde, zawsze zapominam, że... Nie, bo jak to jest w dwójce? W dwójce wystarczy mieć chyba sam... Jak to jest? W dwójce wystarczy chyba sam Twilight Council, co nie? Żeby móc zrobić... plus 2, nie? Tak mi się wydaje, że do plus 2 jest potrzebny sam Twilight. Ale teraz już nie wiem. Nie, no tak. A tutaj trzeba mieć ten paroki, więc... Tam Archives. To chyba jest, nie? Jest tak. Mi się wydaje. Dobra, jest okej z tymi pylonami, myślę. Jest tak, jest. O! Jezu! Lurker mi wszedł! Tak po prostu. Jak do siebie.
No, nic się nie wydaje, ogólnie zbyt chyba trudno. Patrzę, z jaką łatwością się przebiliśmy przez jedną bazę. Siema Archimond, witam wszystkich mocno. Tak pięknie wycofał się do przodu, co? O czym myślisz? Łatko, myślimy podobnie. Nie wiem, idziemy dalej tak po prostu, bo chyba nic nas tutaj jakoś mocno nie zatrzymuje. Odpowiadam na twe wezwanie. Nie mogę z tych lurkerów. To one czynią najlepszego, nie? Ja idę w dobrym kierunku? Czemu tu nie ma żadnego oporu? No, nie wiem, czy idę w dobrym kierunku. Czy tutaj powinienem właśnie. Dobrze idę? A, tak myślałem, że źle. Ej, jakaś krótka ta misja się wydaje. O, guardiany. Jakie ładne, sorry. Jakie ładne. No tutaj tylko te lurkery widzę, że są jakimś zagrożeniem, powiedzmy. Strata obserwatora, powiedzmy. Jezu, już? Serio? To jest jedna z krótszych misji. Ej, moment, bo jak zwykle się gra sobie robi tak jak chce. 10 minut, przecież to jest nic. Już? Nie ma czego starmować tak mało tutaj tej armii. No spoko. Nie no, nie wiem. Nie wiem co powiedzieć w ogóle. Szybko klikasz, to krótka. Siema, siema, bo Firepel witamy. Nikt nie przewidywał w Blizzardzie, że ludzie robią po 70 dron i wejdzie jak do siebie, no, no trochę tak, nie? No spoko! Fajna misja. Egzekutorze, Kalis jest nasz. O! Jak zajumał! Jak chytra baba z Radomia. O ile nadal jest do czego wracać. O! Jaki fajny, osłabiony Overmind! Taka zgnieciona pajęczyna z dżdżownicami. Tak bym to podsumował. Easy. Dobra. Nie, no serio, tak łatwa misja, że misja bez historii, można by powiedzieć. Boss Fire, ja teraz nagrywam powtórki na YouTube'a i tam doradzam, jak z błędami, nie? Więc jak masz jakieś przegrane repki, które chcesz, żebym ci przeanalizował w życiu na YouTube'a, to wysyłaj mi na maila IndieStarCraft na Gmailu, nie? Dobra, no na serio łatwo, aż nie było nawet czego pokazywać. Steel no macho, siema. Na kodach za dzieciakami dłużej pewnie weszło. Buntownik, Cytadela Egzekutora w Nowej Antiochii na Shakuras. Ładne to. Gratulacje, Egzekutorze. Wasz sukces. Samica Protosa. W walce z zergami.
Jednakże musimy stawić czoła nowemu zagrożeniu w naszych szeregach. Pod waszą nieobecność sędzia Aldaris i cały legion ocalałych Kaleidów z Ajur przystąpili do otwartego buntu przeciwko nam. A bogów, to doprawdy złe wieści. Cóż pchnęło go do zdrady? On i jemu podobni uważają, że opuszczenie Ajur i kontrszachty z naszym ludem były błędem. Kierowani uprzedzeniami powtórzyli grzechy konklawy i zwrócili się przeciwko nam. Siły oddanych Aldarisowi Templariuszy szykują się właśnie do ataku na naszą cytadelę. Nie mogę w to uwierzyć. Jakby mało było problemów z... Believe my friend. Matriarchini, czy jesteś tego pewna? Aż nazbyt, młody Templariuszu. Egzekutorze, ja jestem egzekutorem. Jako matriarchini mrocznych Templariuszy i strażniczka tego świata. O, strażniczka świata? Rozkaz unicestwienia. A, rozkaz. I niezwłocznego stłumienia buntu. Dominująca. Nie nas niezgody, gdy zagrażają nam zergi. Dominująca matriarchini. O, rozłączyła się. Rage quit. Matriarchini. Z tej konwersacji. Mądrą i łagodną istotą. Choć jej decyzja nie jest bezzasadna, wielcy to do niej nie podobni. Zaraz tu coś węszy. Być może, ale teraz musimy zabić... Wyczuł zmianę w zachowaniu swojej samicy. Dobrze, tak jest. Adunie, wybaczaj nam. Zabij zdrajcę Aldarisa. No będziemy walczyć z Protosem, nie oszukujmy się. Jak się czuję jako egzekutor? Doskonale. Dobra, poszli. Chwila, działa. Scalaj mrocznych Templariuszy, aby tworzyć mrocznych Archontów. To wiemy. I oni mają fajne umiejętności. Władzaj, egzekutorze. Jesteśmy zamówiony. Aldaris kontroluje wojowników Templariuszy i arbitrów. Możliwe, że pośle na nas nawet Archontów. Nie lękajcie się, przyjaciele. Mamy bowiem własnych Archontów. A, właśnie. Jeśli zajdzie potrzeba, mroczni Templariusze mogą scalać się w mrocznych Archontów. Choć w ten sposób tylko potęga mrocznych Archontów może dorównać siłom Aldarisa. To jest mroczny Archont? Ej, nie mieliśmy jeszcze mrocznego Archonta, nie? Więc nowa jednostka. Jaki on fajny jest w ogóle? Jak on wygląda? Łooo! Okej, obok Archona też wygląda znakomicie ta jednostka, nie? Dobra, zaraz będziemy ją tutaj obczajać. Dobra, moment. Ale nawalili tych darków tutaj. Zrobimy sobie mind controla. A nie, już mamy nawet mind controla, no to super. Będziemy mogli przejmować wrogie jednostki. Dobra, to obczajamy. New unit. Wyłączamy nawet dźwięki, znaczy muzykę. Proszę bardzo. Jaki on w ogóle jest fajny. Dobra, klikamy. Potrzebujemy energii. Słyszymy cię. Potrzebujemy energii. Słyszymy cię. Muszę pochłaniać. Inaczej pochłonie mnie nicość. Adunie, miej mnie w opiece. Obezwładniający mrok. Potrzebujemy energii. Słyszymy cię. Czujemy chłód. Ja nie wiem, które to jest to specjalne, nowe, nie? Nasi wojownicy walczą z wrogiem. O, faktycznie Archontów na nas wysłali. Mój jesteś! Yo. Przejęliśmy sobie pieroga. Dobra, zrobimy chyba sobie dużo tych mrocznych Archontów. Ja myślę, że trzeba tę misję przejść w jakimś fajnym stylu. W ogóle coś ciekawe, jak Archont, Dark Archon, zużyje tego Mind Controla, to on traci całą też zwykłą tarczę z siebie. I 150 energii, nie? A miał 200. To mi się zgadzało w sumie. Ma teraz 200, żebyście zobaczyli, zobaczcie, ma teraz 200 tego, zwykłej tarczy i 76 tej, nie? Tak dziwnie. W sumie. No a oprócz tego ma feedbacka, wiadomo co to robi feedback w sumie w StarCraftie 2. I co? I Maelstorm, tak? Nie, Maelstorm po polsku.
dziwne nazwy. Dobra, więc plan jest taki. Robimy miliard mrocznych templariuszy, miliard arkarchonów i przejmujemy. Siema, siema. Witamy nową osobę na streamie. Cześć, zero sygnał. Dobra, odpalamy muzykę z powrotem. Będziemy mikrować Dark Templarami. Plan jest prosty, naprawdę. Wszystko przejmiemy. Będzie tyle czerwonych żarówków, że to przesada. Szkoda, że w StarCraftie 2 ich nie ma. Znaczy są, ale są w kampanii tylko, nie? Energię dla Dark Archonów opracuj. Ej, w sumie racja, no. Racja. Ej, ale przydałoby się zaekspować, żeby jeszcze więcej ich zrobić, bo zanim ja ich tutaj limity będę mieć, to trochę czasu minie, nie? Taka nie wydaje się być też taka dobra, wbrew pozorom. Bo ja ile ja mogę 6 jednostek ledwo przejąć? Zatem jak będę przejmować Archony, no stop, to może wystarczy, zobaczymy. Dobra, i coś też mamy, nie? Dobra, damy radę. Nie bój żaby, damy radę. Dziękuję Huber za followa, witamy. Siema dużo pana, czy Archony mają jakieś zastosowanie w multiplayerze? Jasne! Maelstrom na Zergów był używany. Na przykład. A Mind Control to... Tak w sumie rzadziej, ale też było czasem przejmowanie wrogiej armii. Ale mega rzadko na takim pro poziomie, nie? Ale Maelstrom się zdarzał, widziałem. Jak Draco na przykład nawet też używał. Serio, straciłem Archona? No nie... Tylko mrocz Dark Archonów, moc Dark Archonów może wygrać nam tę misję. Tak nam mówili, więc no my się słuchamy. Posłuszny. Ciężko widać te energie, nie? Tak, bo są te paski energii pod Dark Archonem, więc nie wiadomo do końca, który ma energię. Dobra, nie wiem, idziemy. Klikam na minimapę. Niech sobie idzie ta armia gdzieś. O, super. Spoko. O nie, kanony. Dobra, tego nie przemyślałem, że... Możliwe, że Archony nie mogą przejmować takich tych... To jest pewna przeszkoda. Co ja mam robić, kurde, jak ja mam... Nie mam jednostek do walki z tym. Dobra, coś się wymyśli, coś się zaimprowizuje. Archonty nad kanony to tak nie bardzo. O, jacie. Te Star Warsowe coś tam. O, i tutaj też jest ekspansja. Wow. Ale rzucają nas milionami po prostu. Spoko, nie ma problemu. Jakaś na zero gruba misja chyba jest. Wow. Po co tyle mi basny? Ja z jednej bym pewnie to wygrał. Ej, ale to co, tylko w jedno miejsce mogę zaatakować? Zobaczymy, czy tutaj czegoś nie ma. W ogóle musimy zostawić jednostki, żeby wiedzieć, skąd on przychodzi, bo nie lubię, jak mnie atakują, a nie wiem gdzie. Nie wiem, czy wy tak też macie. Ustawimy nawet jakieś lokacje. O! Shuttle! Tutaj Ribo może być. Ej, co? Czemu? O! Ribo! Przejmujemy wszystko. Zera, czekam.
Halo, panowie, łączymy się. No homo. Chyba, że szatla nie przejąłem, bo to by było o wiele lepsze. Jezu, ile bas! Jakie zachłanność. Ej, chwila, ja mogę też karierę robić? Jaka przesada. Ta kampania jest łatwa. A dobra, ribo to nam się przyda. Dobra, wchodzimy chyba. Aha, tutaj też nie ma. Tutaj też baza? Szalone to jest jakieś. I takie 2 na 10 to moje mikro. No i co? I co z tą potęgą Dark Archonów? Mieli być potężni. Dobra. Zróbmy w końcu milion gatewayów. Taka zabawa to trochę bez sensu. Nie wiem co robić, tyle tej kasy jest. Tyle milionów. To są halucynacje, tak? Bo to jest 3 Haldarisów, to chyba być nie może. To pewnie jakieś halucynacje, bo to High Templar w końcu. Dedukcja nam się załącza. Sprzejmij drona albo SCV, wybuduj HRL albo Command Center. No ale tu nie ma! Ja mogę co najwyżej Kakaru mogę przejmę. Ej, bez kitu, Crittersa sobie przejmę. To był genialny ruch zawsze. Moment, zobaczymy. Cześć, fuj. Radek, doktor, witany. Tyla, ja mam świetny plan. Gdzie ten Kakaru był? Zniknął nam tutaj. Tutaj jest też jakiś. O, tego Kakaru. Przejmujemy tego Kakaru. Wow! Leć, mój Pegazie! Ja ciekawy jestem, czy komputer zaatakuje tego Kakaru, bo on jest teraz taki jakby mój, nie? A wiesz, jak nim stanę, to on chyba sam zacznie latać. O, no, on sam się rusza. Miota nim jak szatan po prostu. A jak mu rozkaże, żeby jakoś leciał, to on też poleci. O, dobra, nieważne. Aaaa! Tylko nie Kakaru! Smuteczek, nie? O, mam ulepszenie do kariery zrobione? Albo go nie ma jeszcze. O, tylko nie Archon. Przejęty. Okej, mam już limit prawie. Ups. Czemu oni mnie atakują, nie? Dobra, idziemy atakować, bo w sumie to... Uuu! Tylko nie Kakaru, dokładnie. Dziękuję bardzo. 13 lat pod rząd dużo panu. Dzięki wielkie. O nie, będzie mnie tak tutaj teraz cisnąć. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, witam. Ej, ja muszę chyba dropshipa zrobić. O, to o tym nie pomyślałem. Albo karierami będziemy cisnąć pieroga. Tak, bym go przejął. Przejął go. O! Zniszczyłeś jedynie projekcję. Ej, ja mam pomysł, nie? Zniszczyłeś jedynie projekcję. Albo ten po prawej, albo po lewej będzie prawdziwy. Ty ma High Templar, jesteś mój. Ej, czemu mam taki mało armię, a taki duży limit? Wszystko jest w probach chyba. Ej, to ja mam pomysł taki w sumie dość łatwy, nie? Dużo pomysłów, mało wykonanych. A jakbym zrobił tak po prostu chamsko, brutalnie... te...
dropa z Archonów i przejął po prostu te jednostki? Moment. Czy nam rozkminiać, nie? Jakieś łatwiejsze patenty, żeby przejść misję. Nasi wojownicy walczą z wrogiem. No, no. Mają tego jednak trochę. Wow! Wow! Co im się stało, że zaczęli robić jakiekolwiek jednostki? Ile skautów? Chodź tu. Karierku. Dobrze się bawię, nie? Zajmuję sobie te wszystkie kariery. A coś tutaj jeszcze mnie atakuje. A, kolejny karier. Dero, nikt nie ma energii? Kurde, ja muszę na serio tak dosłownie za rękę zaprowadzić te Dark Archony za każdym razem, żeby one podeszły tam, gdzie ja chcę. Ej, dobra, to zróbmy ten manewr, co mówiłem. Jestem mega ciekaw, czy to się może udać. Mega jestem ciekaw, nie? Zróbmy to tak sensownie w miarę. Raz, dwa... No bo wiecie co? Zrobimy inaczej. Ty się nadasz i ty się nadasz. Czy szybkość do szatni się musi zrobić. Ale myślę, że zanim oni dolecą, to się ona już zrobi, nie? Okej, zróbmy to po prostu. Mega mnie to ciekawi. Siema, Sultanas. Jolo. O kurde, shuttle ten. Scout to mocno bije. Ej, zróbcie prędkość. Za ile to się zrobisz? No zaraz będzie. Jolo! No któryś chyba doleci, nie? Aha. Nieważne. To chyba nie ten... O, jednak prawdziwy, tak? O! Wygrałem chyba. Oddaj się wraz z resztą swych sił i LOL. Do nas w walce z zarazem. Nie mogę po prostu. Prędzej zginę, o mroczny, niż dołączę do was i splamię honor Ajur. Wasz los został przypieczętowany w chwili, gdy wasza matriarchini sprzymierzyła się z królową... Jak to oszustwo? Easy. Ci z nas, którzy są oddani Ajur, nigdy nie zostaną niewolnikami Kerrigan i jej szczepów. Aldarisie, bądź rozsądny. Kerrigan się zmieniła. Nie chcę już nikogo zniewalać. Nie zmuszaj nas, abyśmy cię zniszczyli. Pociśnij go, Zratul. Nie bądź naiwny, Artanisie. Kiedy wy zabezpieczaliście kryształ, ja odkryłem mroczny sekret waszej matriarchy. Została zmanipulowana przez... Nie mamy na to czasu. RIP! 500 obrażeń nagle ma. Zniknęłam po was bałagan, protosie, nie bądź taki wrażliwy. Przeklęty potworze. Jak wszyscy prawa protosów. Nie miałaś prawa ingerować. Wręcz z tego świata. To wszystko na co nie jesteś już mile widziana wśród nas. Niech wam będzie. Zrobiłam to, po co przybyłam. Zadbałam o zniszczenie zbuntowanych cerebratów, a was do tego wykorzystałam. Bawcie się dobrze, potężni protosi. Już wkrótce zobaczymy się ponownie. Kerrigan ich tak troszeczkę wycyganiła. No i miazgunia. Siema, cichy zjamy, bobra, witam mocno. Dobra, dwie szybkie misje trzeba przyznać, przyjemnie.
Ale ty, bez kitu, wystarczyło tylko tymi szatlami wlecieć. A myślałem, że będzie tak, że jak wiecie, zabiję jednego tego High Templara, czy tam się go pozbędę, i potem polecę do drugiego, to gra zrobi tak, że to nie będzie prawdziwy, tylko ten ostatni zawsze jest prawdziwy, ale jednak zawsze ten jeden jest prawdziwy, nie? Jeszcze technologia nie zaszła tak daleko. Kaiser Ro, siema, witam cię mocno. Jesteś egzekutorem. Dobra, mam nadzieję, że wam się podobały te dwie pierwsze misje, zaraz jedziemy dalej. Znaczy to nie są pierwsze misje, tylko to była szósta i siódma. Polecam lajka, suba, komentarz na YouTubie, do następnego razu, follow me Starcraft, no i cześć. A, i ten dzwoneczek też koniecznie kliknijcie.